Witamy w czwartym odcinku naszej rozgrywki z przygody Król Żebraków. Ja jestem Kacper Piasecki. A ja Michał Magdziarz. Ostatnio skończyliśmy całe zadanie na lodowcu z mamą Maćka. Sporo nam to zajęło, nie spodziewaliśmy się, aż tyle. Że zajmie nam to cały odcinek. Dzisiaj już na szczęście skończyliśmy wszystkie zadania poboczne. Na bagnach możemy się zająć wątkiem głównym. I idziemy prosto poprzez zadania główne do końca tej lokacji. Mam wrażenie, że ten ceglarz coś od nas chce, bo tak się na nas patrzy i nie podchodzi do starej chaty. Dziwne się tam, dzieją się tam dziwne rzeczy. Właśnie skończyliśmy zadanie ze starą chatą. Maciek odejdzie do zakonu kapustynów. Co się z nim dalej stanie, no to już Bukaiksum, początek Bukaiksum Nemesis należy obejrzeć. Mamy w zadaniach sekret przypajowe. Zostaliśmy oszukani. Ale to pozostaje tylko czekać na rozwój wypadków. No i zadanie główne. Pozostałe zadanie już wykonaliśmy. Poniesiemy się na glinianki. Dowiedzieliśmy się od starego ceglarza, że widział bandytów na gliniankach. Bo wykonujemy zadanie dla króla żebraków. Ktoś morduje żebraków. I zgodziliśmy się zbadać tą sprawę. Trop zaprowadził nas na bagna. I teraz już możemy się zająć spokojnie wątkiem głównym. Mamy tu jednego samotnego dowódcę bandytów. Ech. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Wiedźmin. Myślałem, że już was wszystkich zabito. Daruj sobie. Gadaj, kto jest twoim szefem i gdzie przebywa. Spokojnie. Mogę zaspokoić twoją ciekawość, ale i tak nic ci to nie da. Zabierzesz te informacje do grobu. Gadaj, herlawy psie. Prędzej ja zaszlachtuję cię jak wieprza, jeśli jak mi nie powiesz. Dobrze, już mówię. Moimi dowódcami są dwaj bracia, Pak i Mam. Gdzie jest wasza baza? W lesie druidów. Ale jak mówiłem, nic ci to nie da. W tym czasie moi ludzie zdążyli cię otoczyć. Gin! No i tu mamy jedną z pierwszych walk z ludźmi. I od takich, że jest ich więcej niż kilka osób. No cóż, stwierdziliśmy, że walki w przygodzie muszą być widowiskowe, więc walczymy zawsze z armią. Nie jest to trudne. Ale jest takie satysfakcjonujące. No. Że ci z tyłu tylko czekają, a nawet obrywają gdzieś tam. Obrywają. Jeszcze mówią, że nam coś zajadą, jasne. No, głowy latają. Chyba wszyscy padli już. Można ich, jak my to mówimy, poplądrować. Ja bym powiedział przeszukać. Nie, no jak już wszystko plądrujemy. To ty tam plądrujesz plecable. No, ale nie ma sensu chyba zabierać wszystkich przedmiotów, bo tak naprawdę to, co było warto kupić, to już kupiliśmy. Trochę złota może nam się jeszcze przyda, jak okaże się, że znowu się trafi jakiś mały chłopiec, czy jakiś inny człowiek, który będzie nam chciał kasę za informację. Ale chyba już mamy nawet wystarczająco złota. A czy te przedmioty, które są umieszczane w ludziach, jakich przeszukujemy po zabiciu ich, ręcznie umieszczamy w każdym człowieku? Czy jest to jakoś zautomatyzowane? Jest to częściowo zautomatyzowane, to znaczy jest po prostu na przykład mały przedmiot jeden i losuje ci to. Jakieś pule się wybiera, tak? Tak, i to na przykład jakiś trochę złota jest opcja, że jakaś losowa liczba, nie wiem, 4-6 złota, czy jakieś małe jedzenie, typu parecel albo chleb, no i to się za każdym razem losuje, co to konkretnie będzie. Można też konkretne przedmioty umieszczać, ale chyba lepiej jak jest losowo. Nie no, konkretne to pewnie bardziej się przydaje do jakichś zadań, przedmiotów fabularnych, albo jakiś konkretny miecz czy coś. Nie chcę mi się już z tymi walczyć. Próbuję tak przebiec szybko i liczę, że mnie nie będą gonić. Dowiedzieliśmy się, że baza bandytów jest w lesie druidów, więc właśnie zmierzamy do tego lasu. Tam jest las druidów. Nie goni nas żaden. Pięknie świeci już z daleka. I tutaj mamy
Może na razie się wycofam. Bo ich jest dość dużo. Rozsądnie i są jest troszeczkę silniejsi niż tych, których spotkaliśmy na gliniankach. No tak. Prościej wywabić kilku. Bo są tu już chociażby zabójcy, którzy są silniejsi. Tam mieliśmy tylko do czynienia ze zwykłymi bandytami. Same poziomy postaci też tam w Wiedźminie umieszcza się tak, że mają umiejętności mające konkretny poziom, czyli jest kilka różnych umiejętności pasujących tylko do danego modelu. I one miały jakiś poziom, na przykład 9, później 13, coś takiego. I nie da się umieścić umiejętności innego modelu? Da się, ale pewnie kombinowane jakieś. Trzeba. Każdy model ma konkretne animacje. Jak widać, da się te animacje podmienić, bo chociażby w poprzednim odcinku Geralt nie miał modelu Geralta. Tylko. A miał animację Smitha, a miał tak animację Geralta, więc da się takie rzeczy spokojnie zrobić. No tylko jest to. Szkoda, że nie zapisałeś przed biegnięciem tu. Dobra, tam uda się. Mamy nowy poziom. W ogóle dowódcę bandytów, o Jezu, są z dwoma mieczami, jeszcze w mierze. Ale samego dowódcę bandytów, czy my już zabiliśmy? Potem. Chyba tak. A jest w nim coś ważnego? Nie, nic ważnego nie jest. Bo pamiętam, że w podstawowym Wiedźminie zazwyczaj jak wbiegałem w grupę bandytów z grupowym, to potem musiałem szukać jakiegoś właśnie przedmiotu fabularnego po trupach. No tutaj w jednym będzie, ale nie będzie ich, że będziemy musieli szukać, ale nie będzie ich takiej kupy. Tu jeszcze są łucznicy. W ogóle w samym Wiedźminie mało. Pierwszym jest mało jednostek strzelających broni dystansowej. Znaczy, a jak już jedyną strzelają, jedyną bronią i tak jest łuk. I samo to też działa tak przeciętnie, bo jeśli algorytm wyliczył, że strzała ma trafić, to ona ciebie trafi i będzie za tobą gonić i skręcać w twoją stronę, ale trafi. No tak, bo w sumie walka w Wiedźminie jest w pewien sposób turowa, tylko zamaskowana tymi. No, wzięte silnika Warrior'a, tam za wiele się nie dało się zmienić. No, chyba nie ma co przeszukiwać zwłok, będziemy zbierać jakiś alkohol, złoto, okazjonalnie jakaś broń wypadnie, no właśnie tutaj, której i tak nie możemy już wziąć, bo już nie mamy miejsca. Dobra, daruję sobie dalsze przeszukiwanie zwłok. Musimy porozmawiać z jedynym druidem, który został w lesie druidów. Uff, dzięki za uratowanie. Coś ci zrobili? Trochę mnie obtłukli, ale raczej nic mi nie złamali. Jak to się stało, że cię złapali? My, druidzi, wiedzieliśmy, że nadejdą bandyci i zarządziliśmy ewakuację. Niestety akurat dzień wcześniej protestowałem przeciwko wycinaniu lasów w Dolinie Rozpusty i przywiązałem się do drzewa. Tutaj? Tutaj. Stoję już jestem, nie będę łaził taki kawał drogi, skoro tu też są drzewa. Dolina Rozpusty to Dolina Rozpudy, to kolejny element, gdzie można wiedzieć, w jakim czasie tworzyliśmy przygodę. Słyszałeś coś może o Paku i Manie? Pewnie, że słyszałem. Paki i Mani urodzili się we wsi Odmęty. Ich ojcem był bogaty kupiec, który miał tam kiedyś karczmę. Straszne były z nich łobuzy, kradli jabłka na bazarze, sikali do mleka. Raz nawet ci dwaj ukradli kowalowi runę księżyca. Wtedy to kowal naskarżył na nich straży miejskiej. Paki i Man musieli za karę pracować przez 4 miesiące w bibliotece. Kiedy wrócili, nie byli już tacy jak kiedyś. Zaczęli dużo czytać o przywoływaniu duchów i nekromancji. Potem zaczęli praktykować to w karczmie. Ojciec miał ich dość, więc ich wyrzucił. Paki i Man udali się do Wyzimy, gdzie żyli jak żebracy. W końcu przyłączyli się do którejś z band i zaczęli rabować podróżnych. Po 2 miesiącach wrócili i zabili swego ojca. Przejęli jego majątek i obecnie kierują własnym gangiem. Mówisz, że praktykowali nekromancję i przywoływanie duchów? Oczywiście, udało im się przywołać duchy. Co oni z nimi robią? Słyszałem, że pobierają z niego ektoplazmę, ale nie wiem do jakich celów. Zaś jeśli chodzi o nekromancję, to widziałem kiedyś, jak udało im się stworzyć potwora. Bądź ostrożny, jeśli chcesz z nimi zadziałać. Wiesz, gdzie jest Pak i Man? Widziałem ich, jak szli do wieży. Na szczęście nie przeszukali mnie zbyt dokładnie. Proszę, oto klucz do wieży, uważaj na siebie.
Uff, dzięki za ujatowanie. Miło się gadało, ale muszę kończyć. No i mamy uaktualnione zadanie główne, nowe wpisy do dziennika i klucz do wieży. To wygląda jak klucz do wieży, zapasowy klucz do wieży na bagnach. Zaskakujące, że udało się znaleźć taki model. Idźmy może teraz w stronę wieży. Trochę ciemno, ciemno się zrobiło. Się och, musiałeś dodać w edycji rozszerzonej te potry, które przeszkadzają tylko. I tak jest ich mniej niż no tak. W oryginalnej, tam to było tam pełno i... W którymś akcie już tylko biegłem z Quenem przez bagna i nie dawałem się nikomu dotknąć. Jeszcze jak miało się taki poziom, że dostawało się jeden punkt doświadczenia. Ja się zastanawiam, czy ja dobrze idę. O, dobrze idę. Skoro są bestie, to znaczy, że idę dobrze. No w ogóle... A, czy ta bestia idzie do ciebie, czy jeszcze cię nie widzi? Przejść, nie mogę. Jeszcze mnie nie widzi. Jest jeden z eksperymentów stworzonych przez... Jedna z bestii stworzonych przez Pakimana. Dosyć silna. Pakiman to w ogóle... Czy nie mówimy, co to są Pakiman? Jak wyglądają? Czy nie mówimy? Nie, no. A, jak wyglądają? No, to zaraz się dowiemy. Wydaje mi się, że minąłem jaką bestię jedną. No kto o, widzi? Tam jest jeszcze jedna. Nawet... A nie, czekaj. Wszędzie w ogóle? Te bestie wyglądają inaczej, ale mają te same umiejętności? Czy tam statystyki? Czy inne? No, swoje mają statystyki. Dobra, teraz tak. Czy my idziemy... Czy ja idę w złym kierunku teraz? Nie no, skoro są bestie, to w złym? Może się cofam, bo najpierw chyba... Najpierw powinienem spotkać te pieski. A później... inne bestie. Zaraz spojrzę na mapę, jak tylko uda mi się tego pokonać. Na te bestie dobry jest miecz stalowy. Jesteś trochę poharatany. Oj, nie, nie dobrze. To w takim razie kolejna jaskółka, bo to nie koniec naszych przeciwników. Nie no, właśnie w tamtą. W złym kierunku idę. Znaczy, to nie, w dobrym kierunku idę. W dobrym kierunku. Szedłem. Tam jest wieża. Tu jest jeszcze obóz. Gdzie spotkamy jeszcze parę bandytów i bestie przy okazji. I to jest może styl grupowy, jaki jest ich trzech. Mało życia mam. W drugim odcinku, jak byliśmy w Sezamie, znaleźliśmy... No tak, tak. Miejsce, w którym kiedyś był mechanizm uruchamiający sekret. Gdy przygoda była krótsza i miała się kończyć już po dojściu do wieży i tam pokonaniu Pakaimana. Oj, no i życia mamy rzeczywiście mało. No to poczekaj chwilę i dokończ, co miałeś powiedzieć o sekrecie. No to tamten mechanizm miał właśnie uruchamiać teleport w tym miejscu, tam w tym obozie bandytów, i on miał prowadzić do sekretu. Bezpośrednio do sekretu. Teraz jednak musimy zbierać jakieś opowiadania. Opowiadań nie trzeba tak naprawdę znaleźć wszystkich tych ich oryginalnych, poukrywanych miejscach. Jest łatwiejszy sposób, ale to potem. Ojejku, dobra. Kolejna, jest ich sporo. To zaraz wyłówmy kolejnych trzech i spróbujmy pokonać. Przynajmniej na moście to atakują pojedynczo. Termopile. To swój koniec. No. Ilu ich tam... Tam będzie chyba mag. Oni są wredni, czy nie? Nie, nie, maga nie. Jeszcze nie? Nie będzie jeszcze maga. Dobra, kolejny na nas biegnie. Dobra, dwóch na nas biegnie teraz. Znowu się wycofamy. W tym odcinku nie, bardziej zachowawczy. Bestia tylko po prostu pobiegła. Podbiegła. Bo ona sobie wędruje, a jakoś nie postanowię nas jeszcze zaatakować. Musi bliżej podejść. No, teraz. No, no już wywołałem wszystkich na jazd, no to... Ale, ale już mamy wystarczająco dużo życia.
Dowódca bandytów został i dobrze. Będziemy w stanie. Tak swoją drogą ze znaków w ogóle nie korzystam. Jakby było szybciej jednak. Jakieś słabe. No, no samouczki. No, no, ale dało się ogłuszyć. Już łatwiej, przynajmniej. I jeszcze dowódca bandytów z dwoma mieczami. I tak, ten teleport miał być tutaj i uruchamiając mechanizm ze Sezamim była odpowiednia cutscena, bo jednak nie chciałem zbyt bajzu ukrywać sekretu, bo był fajny, bo jest fajny. Zbyt fajny, żeby go ukrywać przed ludźmi. Dlatego też jest też łatwiejszy sposób dostania się, nie tylko zbierania tych 10 części rozsianych po świecie. Znaczy, i takie trzeba zebrać, takie ale... trzeba, ale jest łatwiejszy sposób, jak można je zebrać, ale to już po wyjściu z wieży będą te sposoby pokazane. Chociaż też, żeby dojść do tych sposobów, to trzeba wiedzieć, jak jest. No ale pobierając przygodę ze strony modydyby.com, oprócz pliku z przygodą jest też cały w PDF-ie cały poradnik ze zdjęciami, żeby jak ktoś się zatnie w jakimś miejscu, albo nie odkryje, że jakiś ciekawy quest jest. No, nie z naszymi zdjęciami. Ze screenshotami. Zrzutami ekranu. Że tak ładnie mówiąc. Tu mamy ostatnią bestię. Gin. A super. Prześpimy się? Prześpimy. nie. Pomedytujemy przy ognisku, bo mamy mało życia, mamy też dość dużą toksyczność, bo i ostatnio używaliśmy jaskółki, jak walczyliśmy z wirusami na lodowcu. No i mamy też nowy poziom. Talenty. Co tu zrobić? A, nie było powiedziane, ale w poprzednim odcinku wykonaliśmy zadanie dla mamy. A zadanie dla mamy sprawiło, że otrzymaliśmy znak akcji. A, tak. Więc mamy już 4 znaki, nie mamy jeszcze znaku Quen. Który też dostaniemy w trakcie jakiegoś zadania. Tylko ile Irden i Axie dostawaliśmy w zadaniu pobocznym, to Quen już jest w głównej osi fabularnej. Fuu, co ja tutaj? No chyba najlepiej w obejrzenia i to raczej takie... Sojebny szybki się przyda i tutaj stolowy szybki. I będzie okej. Pomedytujmy więc godzinę. A jak tam pora dnia? Kiedy my się chcemy? No wiesz. Czy będzie jakaś różnica, że się pojawi? No, będzie cutscena inna. Znaczy nie inna, tylko będą ludzie spać. Też. Może trzeba było dłużej pospać. Ale nie, ale w nocy wydaje mi się, że fajniej wygląda to wejście. Będziemy się zastanawiać. Tak naprawdę nie ma różnicy, w jakiej porze dnia pojawimy się dalej i wejdziemy do wieży. Do wieży już, ponieważ coś tam jest ciekawego, to zaprosimy już w następnym odcinku. Ale myślę teraz, żeby pokazać dziennik, jak wygląda. Tak szybko. No tak, jak ktoś będzie chciał. Jak wygląda między innymi, może nie glosariusz, może postacie, po kolei postacie. Szybko przejedziemy, nie będziemy tego czytać. Jak chcecie, możecie zapauzować i dokładnie przeczytać informacje o poszczególnych bohaterach. Alibaba, dla niego wykonaliśmy zadanie ze znalezieniem dywanu. Niektóre postacie nie mają swojego portretu w dzienniku. No to dlatego, że nie mieli portretu w grze. My nie tworzyliśmy własnych, dlatego Aloyzy też nie ma. Tu jak widać kolejne akapity to są kolejne informacje, bo zdobywamy je na różnych etapach. Kolejne się aktualizują wpisy. Druid na przykład miał swój portret, dlatego ma portret. Gojoźny nie miał, dla niego wykonaliśmy zadanie z kurczakiem. Inspektor Maurice, od niego bierzemy zadania. Nigdy go nie wiedzieliśmy, ale mamy jego portret. Król Żebraków, to chyba wiadomo. Kucharz, to dla niego wykonujemy cały czas zadanie, bo chłopiec nas oszukał, więc zadanie się jeszcze nie skończyło. Mama Maćka, która odeszła. Sam Maciek, mały chłopiec, mistrz fechtunku, który ma teksturę Talaya. Pak z Manem, pan Janowski, no i Smith, którego natrafiliśmy też na lodowcu i on nas zmienił
w kopię samego siebie. Kto oglądał Matrixa, ten wie, dlaczego tak się dzieje. Jeśli chodzi o miejsca, mamy informacje o wieży. Tu już na szczęście wszędzie były portrety o lodowcu i o wiosce na bagnach. Bestia już jest standardowy, po prostu dodałem standardowe wpisy o różnych. No to nie ma nawet potwojach, nie ma co patrzeć. A recepty też mamy, to eliksir, jest... kilka podstawowych, no ale na stajecie mamy 7 jaskółek, grom, chyba kota albo dwa koty, więc... No całkowicie wystarczy, zwłaszcza na normalnym poziomie. Jak gramy na normalnym poziomie, to wystarczy, a jeśli ktoś gra na trudnym poziomie albo ma jakiegoś zainstalowanego moda, no to tu już rzeczywiście się przydają. W Glossariuszu mamy 5 części Inspektorza Marisia, o tym może później. Jak już będziemy wszystkie, to po kolei przelecimy, żeby całe opowiadanie można było przeczytać. Mamy tylko informacje o żebrakach i zakonie kapustynów. Zadania, no tu chyba nie ma sensu wyświetlać. Wykonaliśmy zadania poboczne i zadania główne. Więc w następnym odcinku wejdziemy do wieży i dowiemy się, co jest w środku. A w tej chwili mówię wam do usłyszenia. На разе.